To było pełne wrażeń i pozytywnych emocji sobotnie popołudnie. 18 czerwca bieżącego roku na rynek główny w Oświęcimiu na koncert Gramy z kulturą dla Ukrainy, zorganizowany przez Powiat Oświęcimski i Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu, przybyły tłumy miłośników dobrej zabawy i ostrego brzmienia. Witam bardzo serdecznie na imprezie, mamy nadzieję, że cyklicznej, takie otwarcie lata, ale impreza nazywa się Gramy z kulturą, bo my jesteśmy Młodzieżowym Domem Kultury, chciałam powiedzieć kulturalnym, ale też. Bardzo dziękuję Starostwu Powiatowemu za to, że ufundował wszystko to, co tutaj się dzieje dzisiaj. Ogromne brawa. Zanim sceną i umysłami publiczności zawładnęły zespoły Snow, Stare Dziady i wreszcie Nocny Kochanek, mogliśmy zobaczyć energiczne cheerleaderki z Młodzieżowego Domu Kultury. Po występie cheerleaderek nastąpił wysyp nagród. Wicedyrektor MDK Janusz Majcherek i instruktorka MDK Kamila Sibik oraz wicestarosta Paweł Kobielusz i członkini zarządu powiatu Teresa Jankowska wręczyli dyplomy laureatom powiatowego przeglądu piosenki dziecięcej. Wstrzymać łzy i już więcej mi.
powieść snuć. Pierwsza kropla na mą dłoń. Ludzie kryją się w zaułkach, gubiąc gdzieś po drodze sens deszczowych słów. O laureatach powiatowego przeglądu zespołów młodzieżowych, który odbył się pod patronatem starosty oświęcimskiego Andrzeja Skrzypińskiego, również nie zapomniano. Podczas imprezy oświęcimski rynek przemierzali wolontariusze zbierający datki na wsparcie akcji humanitarnych na rzecz Ukrainy. Działalność tych młodych ludzi doceniła Fundacja Gotowi do Działania. Włodarze powiatu wręczyli im symboliczne dyplomy i nagrody. Bądźmy hojni, bądźmy darczyńcami daru, który może pomóc bliźniemu. Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy i Powiat Oświęcimski już po raz drugi wyróżnili wolontariuszy ziemi oświęcimskiej, którzy bezinteresownie niosą pomoc potrzebującym. Gdy wyszła propozycja tutaj od fundacji, nie mieliśmy wątpliwości, żeby jako powiat oświęcimski przystąpić do tej inicjatywy. No dzisiaj mamy drugą edycję, mam nadzieję, że będzie trzecia, czwarta i kolejne. I wszystkich zachęcam do tego, aby na co dzień po prostu czynić dobro. Tyle i aż tyle. Akcję promocyjną na swoim stoisku prowadziło Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zachęcając do zapoznania się z kryteriami pozwalającymi zostać rodziną zastępczą. Zespół Snow jako pierwszy zaczął rozgrzewać publiczność. Czuję się sam. Czasami razem z tobą, a czasem gdy jestem tam. To miejsce tylko moje, tutaj idę. Nie wpuszczę tam nikogo, bo sam idę. Kolejną kapelą, która zagrała dla Ukrainy, były Młode Duchem – Stare Dziady. To było bardziej proste, nie potrzeba było wiele. To straciły proste słowa, każdy miał to samo w głowie. A co robić, nikt nie pytał, tak wyglądał tamten człowiek. I ja, to dzieci z tamtych lat, teraz z nami, choć nie tak. Gdy na scenę wkroczył nocny kochanek, publiczność oszalała. Uwierzyć, gdybym był tam właśnie z nim. Ja mógłby nie przeżyć.
mogę mam.